zaczynamy, moi widzowie. Zaczynamy content. Tylko ty możesz uratować walentynki! Interaktywny odcinek szkoły. No nie spodziewałem się, że tak skończymy. 4 lata temu to w ogóle wyszło, na walentynki. Zobaczymy, o co chodzi w tym. Are you ready? Are you ready? Co tu się dzieje? Co, jaki rozpierdziel, co się dzieje w ogóle? Szkoła, ty wybierasz! Okej. Daria, zaczekaj! Jestem Daria? Spokojnie, ktoś się tylko wygłupia. A nie, to ona. Ale Hania, to już jest wszystko w necie. Ja chyba się zabiję. Nie przejmuj się. Nie zabijaj się, nie ma sensu. Stary. Ona, ja się chyba zabija tu. Siemano, stary! To jest właśnie różnica między babami a facetami, nie? Ta wychodzi. Ja się chyba zaraz zabija. Ta. Siemano, kurwa. Siemano. Jaki kontrast potężny. No siemanko, stary, w końcu ktoś... Siemanko, stary! Cześć, dobrze, że jesteście. Potrzebuję waszej pomocy. Jak zaraz ta szkoła nie spłonie, to ja nie wierzę w tą dynamikę. Ktoś wysyła walentynki z hejtami. Z hejtami? No błagam cię, trochę dystansu. Dystansu? Spójrz na Darię, człowieku. Dostała walentynkę i ktoś zażądał od niej pieniędzy. Nie zapłaciła i teraz jest pośmiewiskiem w necie. Sami zobaczcie, szkolneprzegrywy.pl. O cholera. Nie no, jest to tragedia, ci powiem. Dobra, bo tu widzę stypa, także my idziemy na dyskotekę. Idziesz ze mną, nie? Naprawdę Siemano, nie zostawisz? Pa... O, o, o! Pierwszy wybór! Pierwszy wybór. O fuck, dobra, dobra, dobra! Że się boję z**ani! God damn it, to jest ten najgorszy wybory! Dobra, idę z Damianem. Wiesz co? Zawiodłam się na tobie. Spier... Jak chcecie, poradzę sobie sama. Cześć, papa. No to jest wybór, stary. Ona niech da się ludziom pobawić, niech skończy smędzić. To będzie twój najlepszy wieczór ever, obiecuję. O, siema, chłopaki! Let's go! Widzieliście bójkę Paweł i Łukasz się biją? Chodźcie zobaczyć. Co ty gadasz? Ej, chcę zobaczyć, bójka? Dawaj. Bez nas? No tak nie może ty być, gnoju. Dawaj. Mówiłem ci, debilu, że ci nie zarywałem do panny! Nie rób za mnie debila, to jest wyraźnie napisane coś innego! W internecie też to jest! Co tu się dzieje? Natychmiast przestańcie! Dlaczego nie jesteście na sali gimnastycznej? Mam tu jest impreza. Nie. Przez te wasze fałszywe walentynki same problemy. Jeszcze tutaj bójki urządzacie. To jest moje ostatnie ostrzeżenie. Ej, jakim cudem oni grają jeszcze gorzej niż w tych paru dokumentach? Jakim cudem im się udało? Jest tak dwa levele gorzej, przynajmniej. O dwa, to jest mega widoczne tutaj. Wrażenie. Proszę wszyscy na salę gimnastyczną. W tej chwili. Nieźle, Damian, co? Zwaliście. Ale awadurę. Ty w to wierzysz, jak taki młody pelikan wszystko łykasz. A wy co się gabicie? Kto? My? Spadajmy lepiej. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Ty potrafisz w internety, nie? Tam tyle co każdy, wiesz, Fortnite'a popykam, takie tam. Masz mi znaleźć, kto stoi za tą stroną. Nawiązanie do gry komputera i Fortnite. Imprezę, sam sobie to znajdź. To nie jest prośba. Masz 5 minut i tej strony ma ja nie się wczuwam. A ty się nie wtrącaj. Nie można się z nim bić? Daj się wybór, żeby się bić. No proszę, skomlałeś jak szczeniak. Czy tu może być chwila chodzenia? Ja się czuję, jakby to się działo za dużo. Mój mózg adhedziarza nie wyrabia, nie? Błagam cię, laleczko. Tylko taka, wiesz, zasłona dymna. Dobra, czy możemy cofnąć jednak wybór? Ja bardzo żałuję, że poszedłem z Damianem. Damian jest ciężki, da się jeszcze cofnąć. Nie, dobra, na razie patrzymy na ten tok rozwoju, co się wydarzy. Żeby te dwa karki myślały sobie, że mają nade mną przewagę. Ja się niczego nie boję, prawda? Czy nie miałbyś problemu wejść do pokoju nauczycielskiego i poprawić mi ocenę z geo? Słyszałam, że potrafisz. No, może i potrafię, no ale po co miałbym to robić? Krążą plotki, że ci się podobam, więc gdybyś to zrobił... Halo, laski, impreza jest, ile można na was czekać? Czujecie się niepotrzebni w życiu? Pomyślcie sobie teraz o tej koleżance, która tam stała obok. Chodź, Aneta, twój rycerz ślubowy miękka. Ej, nie, czekajcie! Pokaż, co potrafisz, o ile potrafisz, narka! Powiedziała zdanie, powiedziała! Stary, Aneta, czaisz to? Aneta, zawsze o tym marzyłem. Ale z tymi dwoma karkami to bym nie chciał iść na solo. Co ja mam robić? Nie wiem, wybór? Z jednej strony będę musiał słuchać Anety, a z lewej pomogę mięśniokom. Czy ja chcę pomagać mięśniokom? Wszyscy moi widzowie piszą, teraz na czacie, wszyscy piszą, że mięśnioki, mięśnioki. No to wiadomo, że pomagam Anecie. Patrz teraz. Mam swoje wtyki. Mam swoje wtyki. Nie, dla potrzeb narracyjnych znasz ten kod. Ale fart, dawaj. Sprawdź kompa. Okej. Robimy nielegalne rzeczy. Robimy nielegalne rzeczy. Ty, torba Borkowskiej. Chyba. Ciumka i loczki. Nie.
I nawet tablet jest, zobacz, ej! Odblokowany, ale fart! Co znowu? Odblokowany, jaki fart? Ty jesteś po prostu nauczycielem tutaj! Ty, patrz! Gnojek zrobił mi zdjęcie! Co? Kiedy? Dorwę go! Ale kto? Nie, czekaj, co? Oceny! Drzwi ci zrobiły zdjęcie? Nie no, powiedzieliśmy A, mówimy B. Bad ending. O nie. O nie! O nie! Bad ending! Przypał! O nie! O kamuflaż życia. Kamuflaż życia! Ja pierdzielę, jaki kamuflaż... No ona patrzy prosto na mnie! Nie schowałam tabletu, dziwne. Ja pierdzielę! To jest kucynce, skradanie na 100. Skyrim. Co chodzi? Nie rozumiem. Ja słyszę muzykę z Obliviona teraz. Panie dyrektorze, no właśnie jestem w pokoju nauczycielskim i... prawdopodobnie ktoś włamał się... No patrzy prosto na mnie! ...elektronicznego. Side-eye'a mi zrobiła! No, żeby zmienić oceny. Come on, jakiś scam! Tak. Idę. Jaki... Ej, już mamy dowód na to, że ona jest NPC-tem. No, no, no. Nieźle. Blisko było. Uff. Blisko było. Dobrze, że dodawałem staty wyskradanie się. Siemano. A ty co? Ała! Myślałeś, że się nie domyślę? Ała! Wiesz, co grozi za podrabianie ocen w dzienniku? Ała! Nie wiesz? To wiesz. Idziemy do dyrektora. Ale się w kolano pierdolałem. Ale mi jumpscare'a zawaliła. Kobieto! Nie robi mi się tak. Zaraz. Ta obrzydliwa strona to też jest twoja sprawa. O nie, tak? Podending! Tak. Skorzystałeś z mojego tabletu, żeby nikt się nie zorientował, że to jak ty. Jak ona gada. Nie kiwaj mi głową, że nie. Nie uwierzę, co jest? Komuś to właśnie włamał się do pokoju. Co jest Emil Borkowska? Już. No. O, Snake, are you okay? Snake? No mówię wam, że jestem najgorszy w wybory. Jeszcze jakaś Emil Borkowska się włączyła. Tak. Boże, jakie to było straszne. Dobra, gonię szpiega. Dawaj to na buku, ta szosko. Ostatnie. Co, miło jest być szantażowany? Jak on go znalazł tak od razu? Co tak stoisz? Pomóż mi! Pomagasz mu? Przecież to on stoi za tymi całymi walentynkami. A on kazał je wszystkie rozsyłać. Co? Zamknij się, bo wylądujesz na przegrywa. Naprawdę? To nie tak. Potrzebowałem kasy na prezent dla Anety. O nie! Zostawię ci stówkę, jak nikomu nic nie powiesz. A to tak? Okej. Za 100 złotym spoko teraz możesz. Teraz mamy wszystko nagrane. Tam plot twist impostor, co wy gadacie? Dał nam stówę. Pane. Co macie nagrane? Co? Chłopaki, dawaj to. Mamy go. Słuchaj. Nie, chłopaki, to nie tak! Miałeś rację, to wszystko wina tego dzbana. No to teraz co? Masz fryj. I ty też. Po... Obawiam się, że mam podwójny bad ending. Raz miałem jumpscare'a Borkowskiej, a tu dostałem z bańki od mięśniaków. Dobra, to się tutaj jeszcze cofamy. Oczywiście pomagałem mięśniakom. Stary, miałem ci mówić właśnie, że ostatnio u mnie trochę lepiej z kasą, nie? Tak myślałem, jakiś samochodzik czy coś, może motocykl. Zaraz ci pokażę. Co tak stoisz jak widły w gównie? Miałeś 5 minut na tą stronę. No bo potrzebuję kompa do tego. Idziemy do informatycznej. Mam pomysł. To są mięśniaki. Ej, chłopaki, czekajcie! W sensie, to jest mięśniak, no jego tak, suczka. Jak rzuciłem na was okiem, to tu Łukasz od razu widać, że coś trenuje, nie? Ale Pawełek, to tutaj widzę masa i masa cały czas, nie? Zamknij ryj! Nie no, luzik, stać, lecą od takich puszystych. A to teraz macie... Patrzcie! Co? Serio? Uciekamy. Co? Masz przesrane, stary! A nie się pomagać, mięśniaku, co to było w ogóle? Zbugowało się! To jest takie niby ukrycie się w tłumie. Tam na krzyżu jest 12 osób, ale ukrycie w tłumie, oni nas nie widzą, nie? Co? 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 Halo?
Halo? Co on wyciągnął ze kół, szalony? Czy zabił jakieś dziecko? Tak! Co ja zrobiłem? Zabiłeś dziecko! Cholera, ja chcę pomóc cię, Kasia. Kasia, Kasia, obudź się, halo, Kasia. Cisza. Kasia. Proszę wszystkiego spokój. W końcu good ending. Czy jeszcze ktoś jest ranny? Kochani, koniec imprezy, wychodzicie na korytarz i tam czekacie. Nikt nie opuszcza szkoły, dopóki nie pozwolę, jasne? Co się stało? Gdzie ja jestem? Co się stało? To była petarda. W porządku? Chodź. Zróbcie miejsce. Odwiozę cię do domu. Dobrze, tylko wyjmę rzeczy z siebie. Pomóż mi. Pomóż jej! Pomóż jej! A tam wywalony. Co to jest? Nie mam pojęcia, Ela. No to się wydało, to ona rozsyłała te walentynki. Ale jaja. Wiedziała, że nikt by nie podejrzewał kujonki. Powiedz mi, że to nieprawda! Ale to nie ja, ktoś mnie wrobił! Kasiu, bardzo się na tobie zawiodłam. Ale to nie ja. Więc nieważne, że teraz straciłaś przytomność przez wybuch, nikt ci nie pomoże. Sama jedź do szpitala, wywalone w to, że dostałaś petardę pod nogi. Nikomu już nie szkoda ciebie. Jakie tu grube akcje się odwalają, nie? Jakie zwroty akcji za chwilę. Ja przysięgam. Panie dyrektorze! To nie ja! Chyba mamy autorkę walentynek. Kasia? Kasia? Petarda to też twój pomysł? Sama zarzuciłaś pod nogi, Dobrze. Chodź do mnie do gabinetu, poczekaj na rodziców. No chodź, chodź, chodź. Ja! Przecież wiesz, że to nie byłam ja! To nie byłam ja, przecież wiesz! Co? Wszyscy są cali? Co? To nie ona! Jak to nie ona, k***wa? Wszyscy powiedzieli, że to ona! Ja mam walone, k***wa! Montażysta kłamie, to ona jak nic! Co się stanie, jak uciekniemy za Damianem? Do widzenia! Co się stało? Dlaczego uciekasz? Wracaj! Przyrzekam. NPC-ty ze Skyrima, nie? Co się stało? Gdzie uciekasz? Wracaj! Co się stało? Dlaczego uciekasz? Wracaj! I koniec! I koniec! Wraca! Już wyszedł już z zasięgu postaci. Co się nie stało? Wychodzicie na korytarz i tam czekacie. Nikt nie opuszcza szkoły, dopóki nie dam wam znać, jasne? No to fajne uciekanie. Wychodzimy, ale nie wszyscy naraz. Co? What the fuck? What the fuck? Co ty tu robisz? Pani profesor! Co się stało? To on roznosił te koperty! Zaraz, ale to jest moja szafka. To ty je tu wsadziłeś? Próbował cię wrobić. Rzucił petardę, żeby odwrócić naszą uwagę, a teraz chciał podrzucić ci te listy. Jak mogłeś? Czy zdajesz sobie sprawę, że mogłeś kogoś zabić? Daj sobie spokój. Słuchajcie, przepraszam bardzo. Koniec imprezy. Dzwońcie po swoich rodziców. Niech po was przyjadą, jasne? Panie dyrektorze, tutaj mamy sprawcę. No to ja! No pięknie. To ja! Ciebie zapraszam do mnie do gabinetu. Okej. Okay. I bądź pewien, że na zawieszeniu się nie zakończy. Chodź. A co jeszcze mogę dostać? Zróbcie miejsce. Dostanę coś jeszcze? Ja dole, jakie to jest beznadziejne. Ja już rozumiem, dlaczego oni tego już nie nagrywają. Dobra, chyba pójście za Damianem to jest od razu zły wybór. Zaczynamy od nowa i tym razem idziemy pomagać Kasi. Serio? Ale ty jesteś nudziarz. Życzę wam miłego wieczoru. Stary, naprawdę, dzięki za zaufanie. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jasne, spoko! Już nie wyrabiam z tymi walentynkami. To, co się dzieje, to jakaś masakra. Razem z Elą próbujemy się dowiedzieć, kto to robi, ale... No nie, nie mów, że się coś dostałaś. Tylko nie Ela! Patrzcie. O Boże. Na górze róże, na dole wino, pójdź w końcu na spacer, ty tłusta świn. Jezu, przecież to jest okropne! Jakiś zbok zrobił zdjęcia z ukrycia! To chore! Poezja śpiewana! 15 minut, żeby przeleć tu w kino, czyli cała szkoła to zobaczy! Ela, obiecuję, że coś z tym zrobię! Ja chyba mam plan. To na pewno jest ktoś ze szkoły. Chodź, nie mamy za dużo czasu. Kolejne ofiary, może oni coś wiedzą! Do twojej dziewczyny! A tu jest napisane coś innego! Hej! Co jest? Chciałam tylko zapytać, skąd macie te czerwone koperty? Nie twój zasrany interes, spadaj! Ty się odpal! A ciebie co się dzieje? Natychmiast przestańcie, mam zadzwonić po telefonie. Nic nie wiedzą. Obejdzie się. To miał być popchnięcie czy czar? Rzeczywiście. Czy fireball? Kto coś wie, to on je rozdawał. Hej! Hej! Dawał ci ktoś do dostarczenia takie czerwone koperty? Kurier to jest! Z jakiego ty mnie masz? Rozdawałem tylko zwykłe. Cholera! Czekaj mnie. A co tu się dzieje? A co tu się dzieje? A co tu się dzieje?
A co tu się dzieje? Ona to gówna postać. Nie zasłużyliśmy na taką gówną postać, tyle wam powiem. Przyszedłem po złoto, znalazłem gówno. Odwalcie się ode mnie, nic nie będę sprzątać. Odwalcie się? A wiesz co to jest? Ona ma w ręce czerwoną kopertę. To jest czerwona koperta! Gnomie, go szukał nas! Co to było za slow motion? Co to była za scena? Co robimy? Guni stróża. Podchodzę do dziewczyn! Podchodzę do dziewczyn! Sprzątaj, sprzątaj, bo pokażę wszystkim, co jest w środku. To bardzo zabawne, może powiecie wszystkim, skąd macie tę kopertę? Nie, twój interes! A ty gdzie? Nie wtrącaj się. A niech sobie patrzą. O, jednak ma rolę ta dziewczyna. Większą niż bycie koleżanką tej, tej blodynki. Dzięki. Nawet Gośka się specjalnie wystroiła na tę okazję. Tylko nie wiem po co i tak żaden facet na nim nie spojrzy. Chyba pora przeczytać. Nie tak, Gośko! Nos jak kartofel, figura płaska, poza tym niezła byłaby laska. Taką poezję powinniśmy przerabiać na polskim. Odwać się od niej, rozumiesz? Cicho tam, bo sztuka się dzieje. O co chodzi z tymi gapiami? O co chodzi z tymi ludźmi, którzy tam tak stoją? Ja pierdzielę, oni wszyscy są NPC-tami. Wszyscy, 100%. Patrzcie na tych popraw, jak oni stoją i oglądają, co się dzieje. Jaki tam jest brak wyrazu, Oni nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Nie stać jej na kromkę chleba, ani na łyk piwka, bo jej ojciec to pijak, a jej matka... Mogłeś mnie zabić, kretynko! Żałuję, że się nie udało. Jesteś podła, nienawidzę cię. Uważaj! O, pierwszy raz w życiu przydał mi się atlas do gegry. Bierz kopertę! Jak go szukasz? Przepraszam, potrzebuję chwili przerwy. No dobra, goni Justynę. Oddawaj walentynki! Smutno ci, że żadnej co? Nie dostałaś. Masz. Ty się nie biłaś? Kasia, ty się nie biłaś z tamtą? Czemu ty tu nagle jesteś? Leć za nią. Szybciej, może zrzucisz parę kilo. Czasami warto jest mieć parę kilo więcej. O co ci chodzi? Zostaw mnie tu, ściął. Wchodzi. Czasem warto mieć parę kilo więcej. No nie przy gonieniu chyba, nie. Przy uciekaniu raczej nie. Nie udawaj, że nie wiesz o szkolnych przegrywach. No, zajebista strona. Niestety, nie moja robota. Tak, to skąd te koperty? Znalazłam. Jasne, wszyscy już w to wierzą. To już wasz problem. Nie mój. Ja wracam na imprezę. O nie, nigdzie nie idziesz. Gdzie złapamy zboczeńcu? Ratunku, pomocy! Co? Opatrzywał. Nieprawda! Chciał mnie zgwałcić. Nieprawda, nie powinny. Co, teraz wymiękasz? Będzie główka? O, Justyna rozsyła te hejty. Co? 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 Pudło, to jednak nie ona. No i siemano, to jednak nie ona. Dobra, to pomagam Kasi, mimo że w ogóle nie trzeba jej pomagać. Ale ewidentnie to jest dobra odpowiedź. To nie ma w ogóle, nikt się nie trzyma kupy w ogóle tutaj. To jak? Zrobisz coś wreszcie? Zrobisz coś wreszcie. Pokaż, to potrafisz, co? Uderzysz kobietę? Nie wypowiadam. Uderzysz kobietę? A, uderzysz kobietę? Uderzysz kobietę? Uderzysz kobietę? Jokes on you, Arlene. I did it fast, woman! Z tą budą? Myślisz, że możesz przyjąć swoją p***ną koleżankę? Zostaw go! A łajc, nienormalna? To jest na budowę! Wyrzucam swojego Pokemona kobietę! Bij się za mnie! Łapu! Jesteś nienormalna, wy roznoście te hejty! Dzięki za pomoc. Proszę, to hejt dla ciebie. Ty masz stronę. Stronę? Ty z przegrywami? Przecież ja nie mam z tym nic wspólnego. A koperty? Znalazłam pod salą od Violi. Samotne takie. Pomyślałam, że pomogę. Jasne, znalazłaś. Wali tu ściemą na kilometr. O, pokaż, co ty masz. Ej, to najlepszy mem, jaki widziałam. Twój tatuś jest teraz gwiazdą. Czy ty jesteś mistrzem w czytaniu memów na czas? Gosia, zaczekaj! Jesteś z siebie dumna? Teraz nie będzie żadnej imprezy. Oh shit, twój profil na szkolne przegrywy został uaktualniony? To nie ja! To jak nie ona, to kto? Cały czas przegrywam, ale wydaje mi się, że oglądając szkołę generalnie to się nie za dużo wygrywa. Goni listonosza, to jest to. Szybko, zanim, bo zaraz nam ucieknie. Damy radę. Co się dzieje, no? Wracajcie natychmiast. Może te takie przybitki, takie nie wiem, te takie ujęcia zbliżone, one są najgorsze. Tylko wyjaśnijmy. Sprawdź tam. Tu jest! Torba! Halo, co wy robicie? Zamknij się. Wszyscy popychają cały czas. Ja nic nie zrobiłem, to nie moja wina. To kogo?
Nie mogę wam powiedzieć, zmusił mnie do tego. Kto? Powiedział, że udostępni historię mojej przeglądarki internetowej, tej pieprzonej stronie. Moją historię przeglądania! Wszyscy zobaczą, co oglądam. Tylko nie historia przeglądania. Idziemy do Markowskiej. Nie, chwila. Nigdzie nie idziemy, wytłumaczę wam wszystko, zaprowadzę was do niego. Doprawdy? Nie wierzę mu. Już raz nas oszukał. Przestańcie zbliżać. Stary, proszę cię, uwierz mi. To nie moja wina, mam dowody na to, pokażę wam wszystko, chcę to skończyć już. Ja wierzę listonoszowi. Serio? Dasz się nabrać na te jego bajeczki? Dzięki za zaufanie, teraz chodźcie, schowajmy się tutaj. Co takiego? Ja już po niego zadzwonię, tylko ci. Fantastycznie. Schowaj się, ty też idź. Mamy mało czasu. Jesteś z siebie dumny? Gratuluję. No, jakiś problem? Nie wiem, czy chowanie się za wodą jest dobre. Nie ma problemu w sumie. No dobrze, myślałem, że chodzi o tą dwójkę tam. Czy to będzie reklama okularów? Vision Express? Imprezę idziemy czy coś, no ale nie wyszło. Wiesz co, pytali mnie tylko o te koperty, ale powiedziałem, że nie mam pojęcia nawet o co chodzi. No to dobrze tak powiedziałeś, bo zarabiać był, wiesz, gwiazda internetu. Jeszcze lepiej jak Elka. Nic nikomu nie powiedziałem, serio. No i dobrze, tak trzymaj. Co to znowu? Zobacz, kolejny przelewik. Ja tylko słyszę akwarium. Zobacz. Serio, da się już w końcu spokój? No błagam cię, chyba... Proszę, ty jesteś niepoważny. Przecież na tym polega cała zabawa. Cały fan, zobacz, nawet kasa z tego jest. Ale jaka zabawa, jaki fan? Zniszczysz ludziom życie. Jaka kasa? Jak zobacz, się zarabia na tym? Fotek, patrz. Nie ma w tym nic smacznego. Ty gnoju! Co? Wow, niezła kolekcja. Mówiłem wam. Niezła kolekcja. Ja raczej nie. On zdziwiony. Weź mi pójdź w ogóle. O co wam chodzi? Zluzujcie trochę. Mam przy sobie kasę, jak chcecie. Odpalę wam parę stówek. W dupie mam twoje parę stówek. Parę? Nie no, zajebiście, dawaj! Jezu, przecież bierze się kasę i potem się go tak czy tak, nie? Dupia, nie? Ale masz przynajmniej hajs. Pójdziecie do dyry i co, powiecie, że jestem, nie wiem, winny? Think. Bo wam się tak wydaje. Koperty miał on, a ja telefon znalazłem. Macie coś na mnie jeszcze? Zajebiście. Cześć! No! Właśnie przed chwilą wysłuchałam bardzo ciekawej rozmowy. Jak ty ją słyszałaś? Jest cały hałas, jest dyskoteka. Ja słyszę bardziej muzykę niż was. A ty stałaś za drzwiami i wszystko słyszałaś? Nierealistyczne. Dyrka, to nie tak, bo to... Kto? Pani dyrektor, bo taka sprawa, że potrzebowałem kasy. No i Dyrka wie, jak to jest, że... Pani dyrektor, wie, jak to jest dzisiaj, że trzeba zaimponować kobiecie czymś więcej niż tam bucik, kwiatów czy coś. No i? Takie żarty to były. Żarty? No ja mam nadzieję, że twoi rodzice będą się tak samo cieszyć. Nie! Jak ty. Idziemy do dyrektora, tam wszystko wyjaśnisz, ty także. Ale dlaczego ja też? Co dlaczego? Całe szczęście nie policja, pomagałeś, tylko dyrektor, więc gorszy Badening. Było... No więc bardzo proszę, panowie, do dyrektora, tam będziecie się tłumaczyć. No nieźle. Bardzo proszę. No i siemano. Piąteczka! Always wygranko! Za pierwszym razem! Łatwe wygranko! Tyle wam powiem. To na tyle, jeżeli chodzi o szkołę interaktywną. Część pierwsza, bo jak się może wam wydawać, jest również druga.